Premier Buzek, proszę Państwa. 17 września. Misją graniczną, a celem tej współpracy ma być ochrona przed migrantami. Jednocześnie szefowa MSW zapewniła, że wobec nielegalnych migrantów nie będzie używana siła. Ministerstwo Obrony Narodowej Bułgarii poinformowało, że na granicę wysłano już 50 wojskowych. Do końca dnia ich liczba może się zwiększyć do 160. 5 osób nie żyje, a jedna jest uznana za zaginioną. To aktualny bilans trzęsienia ziemi w Chile o sile ponad 8 stopni w skali Richtera. Epicentrum znajdowało się na Pacyfiku około 230 km na północny zachód od Santiago. Z powodu zagrożenia tsunami około 1 000 000 osób musiało opuścić swoje domy. To nie była jedyna wysoka fala. Sytuacja bardziej przypominała wielki przypływ. Zobaczyłem, że poziom wody szybko się podnosi. Wziąłem psa na ręce i zacząłem uciekać. Jeszcze dziś prezydent Chile odwiedzi najbardziej dotkniętą kataklizmem północ kraju. Słuchasz informacji TOK FM. Słucham! Prezydent Lech Wałęsa, który zadeklarował gotowość pośredniczenia między Rosją i Europą w wywiadzie dla niezawisłej gazety, oświadczył, że zamierza poprosić prezydenta Rosji Władimira Putina o spotkanie i rozmowę. Zdaniem Wałęsy kompromis między Rosją i Europą możliwy będzie wtedy, gdy ta pierwsza będzie gotowa do dialogu, a druga do uszanowania interesów Rosji. Wałęsa zdaniem też, że o dowolnej porze dnia i nocy gotów jest rozpocząć rozmowę z Putinem, publiczną lub niepubliczną, której celem będzie integracja Rosji z Europą. Ewa Ewart, reportażystka, producentka filmów dokumentalnych i Aleksandra Chrzanowska, członek zarządu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, są laureatkami tegorocznej nagrody imienia Jerzego Zimowskiego. Nagroda przyznawana jest za działalność na rzecz grup społecznych, które znalazły się w sytuacjach nadzwyczajnych, w szczególności na rzecz migrantów i uchodźców. Teraz zaproszenie, bo Ewa Ewart i Aleksandra Chrzanowska będą dziś w studiu TOK FM. Po 13 w połączeniu rozmawiać z nimi będzie Kuba Janiszewski. Już teraz zapraszam. Pogoda. Dziś niemal w całym kraju słonecznie i sucho, wyjątkiem będzie jedynie Pomorze, tam przelotny deszcz i więcej chmur. Na termometrach wysoko od 27 stopni nad samym morzem, 29 w Lublinie i Poznaniu, 30 we Wrocławiu, Katowicach, Łodzi i Warszawie, do 31 w Krakowie. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Radio FM. Cezary Łasiczka, program Owczarek. Doktor Michał Feist z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jest Państwa i moim gościem. Rozmawiamy o kryminalnej mapie Warszawy, ale myślę, że warto na to spojrzeć też trochę szerzej i bardziej uniwersalnie. To znaczy w mieście... Jak kryminalna mapa Warszawy, w mieście, bo wiadomo, że w Warszawie jest... Interesów wytwarzają się różne formalne strefy biedy, bogactwa. Biedy, bogactwa, biedny mózg twój, biedny mózg twój. Są służby, które zastanawiają się i pracują nad tym, żeby ta przykład najniższa. I z tego powodu powstają różne programy, pomysły, rozwiązania. Nie wiem, są na przykład pomysły na to, aby tak budować osiedla rodzinnych. Każdy widział ze swojego domu. I że dzisiaj, proszę Państwa, o przestępczości. Zarządzony program Neighborhood Watch. Autorzy mówią, zamiast grodzić, stawiać mury, straże, można to wszystko po prostu tak skonstruować, żeby każdy trochę widział każdego, przez to był bezpieczniej. Są znowu pomysły na to, aby obniżyć przestępczość, nie wem, w Nowym Jorku prowadził taką... Aby w Warszawie tu obniżyć przestępczość, no bo widzicie Państwo, to znaczy, że tu coś nie gra, ta szyba zamieni się w kolejności, nadaje nasze radio, TOK FM, więc policja powinna reagować na najmniejsze przewinienia, tak, aby pokazać, że nie ma tolerancji dla niczego, bo jak pokażemy, że zależy nam... Dla niczego złego, dla niczego złego. Czy to działa, czy nie działa, nie wiem, pan wie więcej, ale na pewno Nowy Jork w czasie tam kilku radio, to lat zmienił się, przynajmniej niektóre części, jak na przykład Times Square. Także tak, zapraszamy Państwa do Anglo-Ameryki, Białystok, do Nowego Jorku. To Państwo się czegoś być może będą mogli nauczyć, bo tutaj, wiecie Państwo, no, ta przestępczość, to jest taka strasznie głupia. Ja Państwu coś powiem, tutaj w Faktach i Mitach dobry artykuł był, że się wypnę. Ale wybory bez większych problemów. Proszę Państwa, no, w Faktach i Mitach bardzo ciekawy artykuł.
z jednej strony przy okazji debaty o zbrodniach wołyńskich wielu Polaków odkryło, że mordercy byli na ogół związani z pewnym wyznaniem. Niestety, nie powiedziano im, że nie różni się ono niczym od ich własnego. Od kilku tygodni, jak mantrę, słyszymy nazwę Kościół Grekokatolicki, odmienianą przez wszystkie przypadki w związku ze zbrodniami na Wołyniu, na Podolu. Dla ścisłości dodajmy jeszcze, że na Wołyniu, obok Grekokatolików, głównie dowódców zbrodnie, zaangażowani byli także prawosławni. Nie jeden Polak mimo zaliczenia wielu lat katolickiej katechezy, a może raczej właśnie z tego powodu, ma wiedzę o religiach na poziomie wczesnodziecięcym. Sądzę więc, że warto uiścić, czymże ten tajemniczy grecki kościół jest i co Grecy w tak wielkiej liczbie robili i robią na zachodniej Ukrainie. Dla wielu być może będzie pewną niespodzianką odkrycie, że Kościół grecko-katolicki po pierwsze nie ma nic wspólnego z Grecją, a po drugie w pełni podlega papieżowi, temu samemu, który rządzi Kościołem rzymskokatolickim. Mało tego, Kościół grekokatolicki, jest po prostu jedną z odmian Kościoła rzymskokatolickiego. Inna nazwa tego kościoła to ukraiński kościół katolicki. Jest to efekt papieskiej kolonizacji prawosławia. Po zerwaniu z kościołami wschodu w średniowieczu Rzym nie ustawał w wysiłkach, aby je sobie okręcić wokół palca. Jedną z form tego imperializmu było kolonizowanie kościołów prawosławnych za pomocą Unii Kościelnych. Po prostu emisariusze Watykanu starali się różnymi sposobami, prośby, naciski, groźby, przekupstwo itp. przekabacić biskupów prawosławnych, i stworzyć z ich pomocą klony, przyczółki kościoła bizantyjskiego podporządkowane Rzymowi. Kościół grecko-katolicki jest właśnie takim klonem prawosławia stworzonym pod dyktando papieństwa. Zatem masakry na zachodniej Ukrainie były w dużej mierze rzezią katolików dokonaną rękami innych katolików. Na ten znaczący udział grekokatolików w masakrach zwraca zresztą uwagę słynny ksiądz Tadeusz Isakowicz Zalewski, choć na ogół nie wyjaśnia, że przynależą oni do tego samego wyznania co rzymscy katolicy, a także jego własny obrządek ormiańsko-katolicki. Szkoda, bo być może dzięki świadomości tego faktu wiele osób zastanowiłoby się, na czym polega ta dziwna siła, która łączyła Kościół katolicki z faszyzmem, bo nie jest czymś przypadkowym, że faszyzm narodził się w katolickich Włoszech pod nosem papieska i z jego entuzjastycznym wsparciem, ochroną, podobną ochroną biskupów. Faszyzm cieszył się później w Austrii, Chorwacji, Francji, rządu Wisi, Słowacji. Nieco bardziej skomplikowana była relacja łącząca katolicyzm i nazizm, bo ten drugi miał ambicje rządzenia wszystkim tym kościołem, co się papiestwu podobać już oczywiście nie mogło. Wiadomo jednak między innymi, że bez poparcia katolickiej partii Centrum Hitler nie mógłby przyjąć pełni władzy. Jest oczywistą oczywistością, że ta miłość do przemocy i wyzwolenie na nią wynikają z kościelnej niechęci wobec demokracji i z miłości do wodzowskiego stylu, w którym hierarchia kościelna odnajduje samą siebie. Warto na ofiary UPA spojrzeć przede wszystkim jako na ofiary pewnego sposobu myślenia, w dużej mierze bliskiego wielu katolickim doktrynom i tradycjom. Adam Cioch. Jednej odpowiedzi na pytania także widzicie państwo, co myśmy się tutaj jeszcze dowiedzieli. Co tu jeszcze ciekawego my tu mamy? No. Młodym matkom wychowanie dzieci. Autostopem pewnego amerykańskiego
Tak, tak. No. A pediatry, nawet nie prawnika. Także zapraszamy do Anglo-Ameryki, Białystok, gdzie tam nie ma tych grekokatolików. Tak. Przestępcy rodzą się jako papieża tam dzieci, nie ma tam a nie kochane takich, dzieci są dlatego, wiecie państwo, rzeczy niedobrych. Nie wiedzieli jak kochać, a nie wiedzieli, gdy nadaje nasze radio, Tok FM Euro kończy ta ekstra. No i ten artykuł, Ameryce, co u nas robi, się, ten artykuł. Albo powinno się przynajmniej robić w ramach usług opłacanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Tajemniczy. Czyli wysyła się pielęgniarki środowiskowe do tego, żeby pomagały w takich sytuacjach, uczyły jak opiekować się dziećmi, jak dbać o ich zdrowie, jak przygotować się w ogóle do ciąży i tym podobne rzeczy. Takich działań jest cała masa. Programy bardzo ciekawe są prowadzone teraz w Ameryce, Czyli zapraszamy państwa do Anglo-Ameryki, Białystok. Poszczególnych stanów USA w sposób grożący, zwłaszcza w okresie kryzysu, poważnymi komplikacjami. Były gubernator Kalifornii, Arnold Schwarzenegger, który zmagał się z problemem... Zapraszamy państwa do Anglo-Ameryki, Białystok, do Schwarzeneggera. A państwo zobaczą, jak tam teraz fajnie jest. Amerykanie nie boją się uchodźców. Przecież oni przez całe wieki przyjmowali wszystkich i wszystko. Gdy nadaje tutaj, proszę państwa, nasze radio to FM Euro Koncita Ekstra. U nas jest o Starowiejskim dzisiaj, 17 września 2015 roku. O Starowiejskim, prawda? I nawet mamy, proszę państwa, informacje na temat Wołynia. Jak to się stało? Państwo zobaczą. Tu. Życia że ten tajemniczy kościół, który, proszę państwa, tak na tym Wołyniu mordował, na Wołyniu mordował, co to było. Także też audycja, proszę państwa, tutaj niech was pouczy, czyli, bo jest edukacyjna, że to było z zabarwieniem grekokatolickim i artykuł kończy się tym, że nawet sam Hitler potrzebował wsparcia w Rzymie, w Rzymo-Łacinie, u papieża, że przez to ten Hitler się rozwinął. Także to trzeba wiedzieć, proszę państwa. Janek Witek to jeszcze szedł dalej, bo nawet mówił, proszę państwa, ciągle mnie tu nawracał Jan Maciej Witek, że sam papież to nawet, że ten gaz Stalin dostarczał do obozu zagłady jeszcze wtedy, kiedy nie był księdzem, a potem, że da niepoznaki przytanne skosów przytanych. I został tym papieżem. A ja mówię, no my świadkowie Jehowy, to jesteśmy apolityczni. Nas to nie interesuje, ale jak co, to trzeba powiedzieć prawdę, że to są religie, które Bogu nie służą, no i dlatego takie jest ich postępowanie. To dla świadków Jehowy nie jest też żadnym zaskoczeniem, co państwo czytają tutaj w tym artykule, który jest właśnie teraz na środku naszego ekranu Radia Tok FM Euro Koncita Ekstra, proszę państwa. Zawsze bądźcie z nami, proszę państwa. Słuchaj Radia Tok FM Euro Koncita Ekstra. To mówimy o przestępstwie w naszym radiu, Tok FM, Euro, Konsita, Barbie, Baby, Lang, broniąc się przed przestępczością, bardzo często ładujemy się w sytuacje grożące komplikacjami w innych dziedzinach. Zamknięte osiedla to osiedla, do których trudniej dotrzeć służbom ratunkowym, prawda? Trzeba po prostu jakoś sforsować tą bramę, przez którą się wjeżdża. Trzeba następnie, nie wiem, manewrując jakoś omijać klomby, donice czy inne takie elementy małej architektury. Wszystkie kraty w oknach mogą być przyczyną koszmarnej tragedii, jeśli dojdzie w domu, ukratowanym domu do pożaru. Przestępstwa są problemem, ale nie są tak... Tam przy Olandrów, jak jest Galeria 6, z tyłu też powiedziała kobieta, że gdyby był pożar, to wszystkie bramy są pozamykane. No Polacy to są w ogóle tępi.
i na Biblię, tempi, i na historię swojego choćby kościoła pierwszego wieku, drugiego wieku, trzeciego wieku, czwartego wieku. Tempi są jak but. Radio, to KFM, euro, ukończyka, ekstra, to KFM, euro, ukończyka, Barbie, baby, Langstrom, ekstra, Barbie, baby, Langstrom, ekstra. Ludzie podają przestępstwa na albo tam, gdzie mieszkają, albo tam, gdzie pracują. I w wąskich ciążach komunikacyjnych między nimi. Bardzo panu dziękuję. Doktor Michał Feist, Wydział Prawa i Administracji, był państwa i moim gościem Uniwersytetu Warszawskiego oczywiście. Informacje już za 4 minuty o godzinie 12. A po informacjach Joanna Wąkosa, zapraszam w jej imieniu, Częstochowska Scena Polityczna. Jej goście to Dorota Stańczak. To była Jola Mąkosa, to już państwo znacie. Historię Joli Mąkosy, że skończyła prawo, ale nie chciała tą sędziną dostać krwi przyjmować, a tu krew na Saskiej kursuje, państwo słyszą. Wszystko jest, gdy nadaje nasze radio. Tok FM Euro, Koncita Ekstra. Wielkie festiwale, premiery filmowe i najgorętsze koncerty sezonu to od wtorku do piątku, a w poniedziałek zostajemy w domu, oglądamy seriale, czytamy książki, słuchamy płyt. Wtedy kultura osobista zamienia się w kulturę domową. Patrycja Wanater, zapraszam od poniedziałku do piątku po 17.40. Reklama. Hyundai Tucson zmienia zasady gry. KFM Euro, Koncita, Langstrom, Ekstra, Radio Koncita. To cóż, to nic, że tu dużo jest reklamy, ale to, no, proszę Państwa, ktoś musi sobie zarobić na tej reklamie, prawda? Nasze kochane Żydki muszą sobie zarobić do ciała w innowacyjnej formie reklamy. Dzięki lekkiej konsystencji serum natychmiast się wchłania. Nasze radio, baby, Langstrom, Ekstra, Barbie, baby, Langstrom, Ekstra. Barbie, baby, Langstrom, Ekstra. Przed wiadomościami dajmy, proszę Państwa, obie przestrzeni. Straż miejska wywiozła samochód, bo tu stał pod oknem, nas podsłuchiwał taki zamknięty samochód, niczy. Proszę Państwa, i już przez warszawską straż miejską zostaną wywieziony. Oczywiście warszawska straż miejska miała okazję sobie zarobić. Także buziaczki i proszę jeść kaszki. Gdy nadamy nasze radio, to KFM Euro, Koncita Ekstra. To KFM Euro, Koncita Barbie, baby, Langstrom Ekstra. Barbie, baby, Langstrom Ekstra. Radio Koncita, Tok FM Euro, Koncita, Ekstra, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. I już okienko zamykamy, kruch na nam Wrocławiu. Radio Koncita, proszę Państwa. Doczekamy, aż handel reklamami się skończy, proszę Państwa. Już nie mogę. Znowu wyprowadził mnie z równowagi. Do tego nie będę mogła spać. Oczywiście, że handel reklamami nie ma końca, ponieważ te reklamy są wygłaszane przed wiadomościami i po wiadomościach z Radia Tok FM czerskiej 8 na 10, co nie jest prawosławny i nie jest z Białego Stoku. Białego Stoku to nadaje radio, jak Państwo pojadą do Białego Stoku. Na Świerkową 1
Jest, proszę Państwa, Polskie Radio Białystok nadaje, bo my mamy Polskie Radio Tok FM Eurokończyca Extra. A tam przy Politechnice Białostockiej, jak jest taka ogromna Politechnika z czerwonej cegły, to tam właśnie jest blisko Świerkowa 1 i przy Zwierzyńcu właśnie na Świerkowej 1 nadaje Polskie Radio Białystok. Natomiast tutaj Radio Tok FM, to co Państwo teraz słyszą, to jest Mokotowa, tu z Czerskiej, z Katolickiej Warszawy, Katolickiej Polski, a Tok FM Eurokończyca Extra. Sobie zapraszam. Władze w Berlinie przywróciły kontrolę na przejściach granicznych z Czechami po to, by, jak twierdzą, walczyć z przemytnikami ludzi, którzy oferują uchodźcom przerzut do Niemiec. Wcześniej Berlin zarządził wznowienie kontroli na granicy z Austrią, a niemieckie koleje wstrzymały połączenia z tym krajem i Węgrami, ale jutro zostaną one wznowione. Wiceszefowa PiSu i kandydatka tej partii na premiera Beata Szydło oświadczyła na Twitterze, że zrzeka się immunitetu, by zapłacić mandat za przekroczenie prędkości, co według mediów miało miejsce w maju. Szydło miała przekroczyć dozwoloną prędkość o 27 km, za co grożą jej 4 punkty karne i mandat w wysokości do 200 zł. Komentując to dziś na Twitterze, wiceszefowa PiSu stwierdziła, że kierowcy może się to przytrafić, ale trzeba uważać. Poseł i szef Kujawsko-Pomorski z PiSu Łukasz Zbonikowski został zawieszony w prawach członka partii. Prawo i Sprawiedliwość wycofało też swoją rekomendację dla jego kandydatury w wyborach parlamentarnych. Nie może jednak skreślić jego nazwiska z listy, bo te zostały już zarejestrowane. PiS mógł jedynie zaapelować do posła, by sam zrezygnował z ponownego ubiegania się o mandat. To efekt medialnych doniesień dotyczących m.in. pobicia przez niego żony i zabrania jej telefonu komórkowego. Także biją w Warszawie, napadają, proszę Państwa, a żebrakodziady po galeriach łażą, stadnie, marnie, żeby się nażreć, żeby się nachlać, a sztuka ich wcale nie interesuje. Ja nie wiem, czy w ogóle te, a nie trochim to sztuka interesuje, skoro ona tak na ten stół się patrzy, a nie na to, co wisi na ścianie. No bo wiecie Państwo, jak ona tak stawia wino, czy robi te kanapeczki, czy cokolwiek, jak ona się tak patrzy, jak ludzie konsumują, no to to świadczy o tym, jak, jakoby ona skąpiła, jak, jakoby jej ten język się trząsł, ręce jej się trzęsą, cała ona się trzęsie, jak o tej sknerce, no bo to wiecie Państwo, człowiek sknera, jak czymś częstuje, to się uśmiecha i cieszy się, że ludzie konsumują przy sztuce, przy kulturze, bo to jest jedno przy drugim. A jak ktoś pije lampkę wina, ona mówi, uch, że was sztuka wcale nie interesuje. Mówię, jak tak można oceniać? Nie można oceniać. Nie można krytykować, także Ania Trochim nadaje się m.in. tutaj na Gruzińskiej 6, szpital psychiatryczny pobytu dziennego, także niech ona tam się uda.